Dziś opowiem wam o Józefie Chełmońskim, który był wspaniałym polskim malarzem oraz reprezentantem realizmu. Urodził się na wsi 7 listopada 1849 roku. Uczęszczał do warszawskiej klasy rysunkowej oraz praktykował w pracowni Wojciecha Garsona. Studiował w Monachium, a w 1875 udał się do Paryża, gdzie zyskał dużą popularność dzięki oryginalnej tematyce swoich obrazów. Malował sceny rodzajowe, ukazując z dużym realizmem życie wsi polskiej i ukraińskiej oraz sceny myśliwskie. W realistycznych nastrojowych pejzażach z wielką wrażliwością odtwarzał kolory przyrody. Rzadziej malował portrety. Był doskonałym malarzem koni, sławę przyniosły mu rozpędzone czwórki i trójki. Oto one. Babie Lato to stworzony przez Józefa Chełmońskiego obraz, który prawdopodobnie, jak wiele jego znanych dzieł, przedstawia związek człowieka z naturą. XIX-wieczne przedstawienie człowieka zwraca uwagę na jego wzajemne stosunki i powiązanie z przyrodą. Na obrazie przedstawiona jest postać dziewczynki, która leży na ziemi i w ręce trzyma nić Babiego Lata. W oddali widoczny jest pies dziewczyny. Wydaje się ona znajdować na polu, które zajmuje ogromną przestrzeń. Widoczne są zabudowy, podkreślona jest jednak ich odległość. Pora roku, w której ma miejsce scena, podkreślona jest nie tylko przez zabawę nitkami Babiego Lata, ale i przez kolorystykę i podkreślenie elementów przyrody. Brak jest zielonych traw, kolorystyka jest ciemna, utrzymana w brązach, beżach, ciemnej zieleni. Kompozycja jest otwarta. Malarz po raz kolejny uchwycił moment życia człowieka, który został przez niego wyczyniony na płótnie. Bawiąca się nicią Babiego Lata dziewczyna wydaje się być zadumana, skupiona na naturze. Nić Babiego Lata może symbolizować przemijanie i coś bardziej delikatnego, wręcz nieuchwytnego. Podobnie jak na obrazie bociany, widoczne jest zainteresowanie człowieka przyrodą i współistnienie ich obok siebie. Analizując obraz, przede wszystkim warto zwrócić uwagę na niezwykle realistycznie przedstawione postacie. Realizm cechował wszystkie obrazy Józefa Chełmońskiego. Powstałe w 1875 roku Babie Lato jest także jednym z tego typu obrazów. Czwórka to niezwykle dynamiczny obraz, który został namalowany przez Józefa Chełmońskiego w 1881 roku. Obraz przedstawia pędzący powóz zaprzężony w cztery konie. Powożący mężczyzna zdaje się jeszcze bardziej popędzać zwierzęta. Zajmujący obok niego miejsce człowiek wydaje się być relaksowany, pali fajkę. Niezwykle realistycznie zostały przedstawione konie, które uchwycono w pełnym galopie. Konie są ciemnej barwy, otoczenie zostało przedstawione głównie w szarościach. Po raz kolejny widoczne jest, że Chełmoński chętnie uwiecznia związek człowieka z przyrodą. Tak jak i na innych obrazach artysty, tak i w tym wypadku pojawia się wyraźne podkreślenie związków ludzi i przyrody, która im towarzyszy. Obraz pokazuje również szczęście, radość, która jest czerpana z tak prostej czynności, jaką jest szybka jazda zaprzęgiem. Uwagę odbiorcy zwracają przede wszystkim takie elementy, jak niezwykle ciekawe przedstawienie postaci. Pędzące konie wydają się być uchwycone niemalże w zbliżeniu, w momencie, w którym zaraz dotrą do portretującego je artysty. Przyroda, choć statyczna, podkreśla pęd człowieka i daje poczucie towarzyszenia mu w jego codzienności. Obraz Józefa Chełmońskiego pod tytułem Bociany to dzieło, które powstało w 1900 roku. Malarz znany był z przedstawienia scen z życia oraz krajobrazów czy odzwierciedlenia przyrody. Obraz przedstawia dwie postaci, mężczyznę oraz chłopca, którzy uchwyceni są w momencie odpoczynku od pracy. Wskazywać na to może między innymi ubiór mężczyzny, jego brudne stopy oraz widoczne w tle zaprzężone do pracy zwierzęta. Krajobraz dookoła dwóch ludzi jest przedstawiony w jasnych barwach. Dzień jest słoneczny, w tle widoczna jest wioska, wzrok dwóch postaci przykuwają szybujące po niebie bociany. Obraz jest manifestacją zainteresowania wsią i życiem jej mieszkańców. Ponadto pokazuje on związki człowieka oraz natury. Strudzony pracą mężczyzna oraz chłopiec wspólnie wpatrują się w bociany. Widocznym jest ich niezwykłe zainteresowanie przyrodą. To skupienie wydaje się być jednak chwilą, zaledwie momentem, który wyjęty jest z pracowitego dnia przedstawionych na obrazie mężczyzn. Analizując obraz, warto zwrócić uwagę na niezwykle harmonijne zgranie przyrody i człowieka. W pobliżu ludzkich osad widoczne są bocianie gniazda.
Człowiek używa zwierząt do pracy. Obraz interpretować można jako przedstawienie momentu wytchnienia oraz obowiązków. Dowodem tego mogą być chociażby brudne stopy mężczyzny.